Jest ze mną Andrew Kincaid, twórca Sentinela, najszybciej rozwijającej się firmy produkującej gry komputerowe. I jeśli mogę tak powiedzieć, jeden z najpotężniejszych ludzi na Ziemi. Ostatnio trafiłeś na pierwsze strony gazet dzięki kampanii, którą prowadzisz przeciwko prawu do noszenia broni w wojnie z drugą poprawką toczącej się w Waszyngtonie. Kampanii towarzyszy chwytliwy slogan: broń tylko w grach. Podchodzę do tego z wielką pasją. Zapomnieliśmy o tym, jakie mamy szczęście, że tu jesteśmy. Olewamy planetę, zwierzęta, naturę, olewamy siebie nawzajem. A potem podnosimy pięść, żądając prawa do posiadania broni, podczas gdy wszędzie wokół giną ludzie. Oszukujemy się, wierząc, że nasza broń może się równać z potęgą militarną Ameryki XXI wieku. Posiadanie broni w tym kraju jest tradycją przestarzałą, to już nas nie chroni. W rzeczywistości przynosi nam szkody. Ale jest to tradycja mocno zakorzeniona, czego dowodzą nieudane próby jej zmiany. Tradycje wciąż są silne w Ameryce. Bardzo mnie to smuci. Czego potrzeba, aby przekonać ludzi? Twoje rozwiązanie polega na ograniczeniu przemocy do gier komputerowych? Nigdy nie wyeliminujemy przemocy, ale możemy ją przekierować. Chcesz kogoś zastrzelić? Zagraj w jedną z moich gier. Lot nie jest opóźniony, startujemy za pół godziny. Ors, nie przejrzymy tego wszystkiego. Jak skomentujesz plotki, że twój szef ochrony, Orson Creed, dąży do tego, by Sentinel podpisał kontrakt z wojskiem? Dalej, ośmielisz się? Musimy iść. Zaczekaj, muszę tego posłuchać. Właśnie o takim podejściu mówię. Pan Creed i ja stoimy na przeciwnych biegunach. Wyrażę się jasno. Nie pierwszy raz próbował wykraść własność intelektualną, ale zapewniam, że zrobił to po raz ostatni. Orson Creed twierdzi, pod jego kierownictwem Sentinel zacząłby rozwijać wojskowe technologie. Słyszysz to? A ja tego nie chcę. Oczekiwałeś czegoś innego? Mariasz z tradycją nas hamuje. Ludzie nie chcą zmian, ale to nie powstrzyma ich nadejścia. Jeśli nie ze mną, to z następnym facetem, który zechce przejąć władzę. Ostatecznie to wasza sprawa. Jeśli ktoś nie zna ambicji pana Kincaida związanych z grami, sądząc po cyfrach, nie jest was wielu, wiemy już, dokąd twoim zdaniem zaprowadzi Sentinela pan Creed. Proszę nam opowiedzieć o sobie. Chciałem pchnąć do przodu świat gier, zwiększyć interaktywność, poprawić środowisko. Gracze chcą uczestniczyć w grze, a teraz to możliwe. Niektórzy z twoich krytyków są bardzo głośni, zwłaszcza w sprawie twojego stanowiska wobec broni. Zdziwiłbyś się, ilu z nich ma tajne konta do grania. Przeszkadza mi broń na ulicach i myślę, że ten problem zostanie rozwiązany. Rozejrzyj się ostatni raz, odpalę wóz. Czy przestępstwem jest czerpanie korzyści ze zmieniającej się sytuacji? Kocham cię za to, że nie jesteś nim. W Ameryce robimy pieniądze. A jeśli mogę przy okazji uczynić swój kraj bezpieczniejszym, nazywam to amerykańskim snem. Ludzie są dosłownie kontrolowani przez swoje telefony, tablety, portale społecznościowe i gry, w które grają. Abby? Żyjemy w świecie zdominowanym przez technikę. Puść ją. Możesz stwierdzić, że to smutne, ale nie możesz zaprzeczyć, że to się dzieje. Występują. Gracz. We'll be right back.
Max Troy, beta tester roku. To ty. Ja. Daj. Może jednak wyjdziesz. Przestań pogrywać. Dawaj. Kiedy Kincaid skończy z tymi płytami? Zbyt staromodne dla takiego nowoczesnego gościa jak ty? Miły sposób powiedzenia, że ktoś ma paranoję. I mówi to człowiek, który nie chce wyjść z domu. Zamknij się, Bernard. Jak nowa przygoda? Dam znać. Cześć. Tajna broń Sentinela. W samą porę, księżniczko. Wiesz, jak uwielbiam, gdy nazywasz mnie księżniczką. A więc wasza wysokość. Jak się masz w tak majestatyczny poranek? W porządku. Kolejny dzień w biurze. Jerry przyniósł mi naleśniki na śniadanie. Jerry, a to drań. Powiedz mu, że jesteś moja. Wyłącznie moja. Najpierw musiałbyś wyjść z domu i zabrać mnie na randkę. Jak możesz się opierać mojemu seksapilowi? Nie ma nic seksowniejszego niż rozmowa przez telefon, gdy twój współpracownik modyfikuje grę wbrew protokołowi. To się zdarzyło tylko 3 razy. 4. Nieważne. Dzięki tym modyfikacjom gra jest lepsza. Dobrze. Dam ci chwilę. Opowiedz mi o grze. Na pewno nie będziesz jej modował. W porządku. To gra, którą przepowiedział Kincaid. Wymarzona gra, której uczestnik znajdzie się w jej świecie. Serio? Ta? Mów dalej. Słucham, tylko wezmę pizzę. Przetestujesz głównie grywalność. Kincaid nie jest jeszcze gotów ujawnić jej prawdziwych możliwości. Powiesz mi, co to znaczy, że jesteś w tamtym świecie? Bez komentarza. Absolutnie żadnych komentarzy. Cofnij się, bo rozwalę ci kamerę. Słyszałaś, co mówię? Halo? Przepraszam. Zaczynajmy. Mamy mnóstwo roboty. No to jedziemy. Let's do this. Prędzej. Mamy opóźnienie. Ruchy. Czas nas goni. Musimy iść. Już prawie.
Done. Gotowe. Done. Gotowe. What? Co? Pakuj sprzęt. Ja wezmę dziewczynę. Prędzej, chłopcy, idziemy. Miłej jazdy, stary przyjacielu. Połączony z serwerem. Miłego dnia. Świetny styl. Realistyczny. Kincaid chciał mieć świat z prawdziwymi ruchami ludzi i stylizowaną estetyką. By odwrócić uwagę od intensywnej przemocy. Jesteś taki bystry. No wiesz. Jeszcze nie widziałem takiego początku gry. Bez menu, opcji, bez ładowania. Pełne zanurzenie. Taki jest cel. Wygląda jak Orson Creed. I co? Domyślam się, że gra powstała przed tą całą awanturą. Chyba tak. Niesamowite. Niemal widzę złość. Całkiem dobre, nie? Damn good. Doskonałe. Chyba powinienem to wziąć. Odtwórz mnie. Słodkie. Cześć, Ors. Miło cię widzieć. Pewnie się zastanawiasz, co ci zrobiliśmy. Ale powinieneś to wiedzieć. Jak artysta mógłby zapomnieć o własnym dziele? Mamy dla ciebie serię zadań. I nie mogę się doczekać, aż je wykonasz, bo wiem, że to zrobisz. Będziesz miał 90 minut na osiągnięcie każdego celu. Jeśli zawiedziesz... Mam nadzieję, że słuchasz, kolego. Jeśli nie skończysz w 90 minut,
Twoja piękna żona Abby straci część ciała za każdą porażkę. Zadanie pierwsze. National Bank wkrótce będzie obrabowany. Masz w tym czasie niepostrzeżenie dostać się do środka i wynieść zawartość skrytki depozytowej numer 1121. Jeśli cię zauważą i wpadniesz, koniec misji. Myśl o pięknej Abby. W porządku, ruszaj. Twoje 90 minut zaczyna się teraz. Grubo. Ale to klasyczny wątek gier komputerowych. Jak możemy przyjąć nowe, nie uwzględniając starego? To prawda. Gdzie tu jest inwentarz? Szary przycisk. Brak menu inwentarza? Wyciąga tylko to, co ma przy sobie. Dziwne, ale spoko. Z ostatniej chwili. Według niepotwierdzonych informacji dokonano napadu na oddział National Bank w Southtown. Brak dalszych szczegółów. Jeden z naszych reporterów jest na miejscu zdarzenia. Dziś będę z tobą cały dzień. Rozkaz prosto z góry. Super. I pewnie promieniejesz z podniecenia na myśl o tym zadaniu. Nie to miałam na myśli. Księżniczko, powiedz to razem ze mną. Zadłużona. Kto tak jeszcze mówi? Ja. O cholera. Max, skup się na zadaniu. Mamy ograniczony czas, pamiętasz? Pewnie. Max! Mówiłam, byś się skupił na zadaniu. Chyba nie chcę żadnych gwiazdek. Nie rób tego więcej. No co, to tylko gra. Wyluzuj. Chcę się trochę zabawić. Pamiętaj, że czas ucieka. Tak, wiem. O cholera. Jak mam tam wejść niezauważony? Idziemy. A wy leżeć. Jak ktoś się ruszy, strzelamy. Jasne? Otwieraj skarbiec. To pewnie menedżer. Szykujcie torby.
Co robisz? Jak rozmawiać z ludźmi? Naciśnij czarny przycisk i najedź na nią kursorem. Cześć, mała. Cześć, mała. Co? Nigdy nie widziałem, by postać niezależna tak reagowała. To pewnie dlatego, że jesteś dupkiem. Czyżbyś była o mnie zazdrosna, słodziaku? Nie grozi. Mnie się to podoba. Muszę się dostać do skrytki numer 1121. Zwariowałeś? Muszę się dostać do skrytki numer 1121. Zaczekaj. Skąd ja cię znam? Potrzebny mi klucz. Zabiją cię. Potrzebuję tego klucza teraz. Nie mam go. Jest w biurku. Tam. Dwa punkty za trudność. Bingo. Co jest? Sygnał. Mamy tu bohatera. Rzuć broń, bo zginiesz. 3, 2, 1. W porządku. Zabij ich, zabierz pieniądze. Super. Pora zwerbować pomocników. Kluczem do powodzenia jest podstęp. Dzięki za radę. I nie zabij żadnego z zakładników, inaczej przegrasz. Ktoś tu lubi dramatyzować. Zawsze mogę załadować grę z automatycznego zapisu. Wszyscy umrzecie. Za nim. Milczeć. Bierz prawą, czysto. Co? Nie usłyszałem. Powtórz. Uśmiech do kamery. Puk. You're dead. Nie żyjesz. Hmm.
Zrobię sobie krótką przerwę. Dlaczego to nie reaguje na pauzę? Sprawdzę. I tak robię przerwę, muszę się odlać. Kierowniczka banku Leland Brandt była jedną z zakładniczek. Potwierdza pani, że zabił wszystkich podejrzanych? Nie. On ich powstrzymał. I twierdzi pani, że to był Orson Creed? Co do diabła? Początkowo go nie poznałam, było zamieszanie. Orson Creed ostatnio zwolniony po sporze z szefem Sentinela Andrew Kincaidem. Uratował mi życie. Chciałam mu podziękować, ale znikł tak szybko, jak się pojawił. Jeśli gdzieś tam jesteś, dziękuję. Oczekujemy komentarza z Sentinela. Coś jest nie tak. Nie udało nam się skontaktować z Orsonem Creedem i jego żoną. Jesteśmy tak samo zdezorientowani jak państwo. Właśnie otrzymaliśmy te zdjęcia od naszego informatora w banku. Wyglądają przekonująco. Orson Creed, z pozoru bohater, wychodzi z $2 milionami. Z tego, co nam wiadomo, pieniędzy nie odzyskano. Nie ma też śladu Creeda. Wszystko dobrze? Dzwonię na policję. Co? Nie. Tu 911, usiądź i graj. Co się dzieje? To ja powinienem pytać ciebie. Usiadłem, zacząłem grać w nowiutką grę i nagle jestem w wiadomościach. To niemożliwe. Uspokój się. Mam się uspokoić? Powiedz. Czy ja właśnie zabiłem kilku ludzi? Wysłuchaj mnie. Musisz grać dalej. Zaufaj mi i graj. Musisz. Nie, póki się nie dowiem, o co chodzi. Na razie wyłączam to cholerstwo. Nie! Cześć, Max. To się nie dzieje naprawdę. Stul dziób i słuchaj bardzo uważnie. Od tego zależy twoje życie. Wyrażę się jasno. Jeśli spróbujesz kontaktować się z władzami, wyłączysz konsolę albo wyjdziesz z domu, z tym nie powinno być problemów, prawda? Zabijemy twoją dziewczynę i powiemy glinom, co zrobiłeś. Co? O czym ty mówisz? Sprawdź swój rachunek bankowy. Już widzę te nagłówki. Powiedz, że coś się nie zgadza. Cholera. Chyba już łapiesz. Teraz dokończ grę. Max. Musisz ją skończyć. Zadanie drugie. Wiedziałem, że sobie poradzisz, Ors. Świetna robota i ekscytująca. Twoja żona zachowa na razie wszystkie palce. Zobaczmy, jak ci pójdzie w rundzie drugiej. Kilka kilometrów na północ jest prywatna szkoła. Wkrótce będzie w niej kolejna strzelanina. Jedź tam i czekaj na instrukcje.
Proszę cię, pozostań w grze. Nie mogę uwierzyć, że bierzesz w tym udział. Nie dali mi wyboru. Daruj sobie. Jesteś tylko głosem. Wsparciem technicznym. Zaczynaj, mistrzu. Dobry Boże, ten gość jest wkurzający. W budynku jest strzelec. Za chwilę dowiedzą się o tym władze. Ochrona szkoły będzie próbowała go powstrzymać, a ty masz temu zapobiec. Co? Słyszałeś? Twoje zadanie to ochrona zamachowca. Jeśli odmówisz, chętnie spędzę trochę czasu z Abby. Czas start. Nie zrobię tego. Nie. Musisz. Nie. Nie chcę umierać. Wybaczcie mi. Puść mnie. Zabiją moją matkę. Max, musisz go stamtąd wyciągnąć. Ladies and gentlemen, we go now to Frank. Przenosimy się do liceum Coopera, gdzie doszło do strzelaniny. Tragiczny dzień dla naszego miasta. Wyglądasz na smutnego, Orsi. Skąd ten blues? Powinieneś być szczęśliwy. Abby wciąż jest w jednym kawałku. Nic? Żadnej ciętej riposty? Ranisz moje uczucia. Twoje następne zadanie jest... Co robisz? Improwizuję. Słyszysz mnie? Mówi twój... gracz. Potrzebuję pomocy. Proszę jedz.
Brakuje mi naszych lunchów, Abby. Jesteś piękna jak zawsze. Nie zwracajmy uwagi na szczegóły. Byłeś żmiją wtedy, jesteś i teraz. Uznam to za komplement. Wąż jest niedocenianym arcydziełem ewolucji. I podobnie jak wąż, robię to, co konieczne. Nigdy nie protestowałaś, kiedy płaciłem twoje rachunki. Nikt nie pisał takich notatek jak ty. Powiedziałaś o nas Creedowi? Nie ma nas, ty kupot gówna. Od jakiegoś czasu, prawda? Churchill. Wisi tu, by mi przypominać, bym trzymał kurs. Kiedyś powiedział, masz wrogów? To dobrze. Znaczy, że kiedyś w swoim życiu stanąłeś w obronie czegoś. Nie możesz oczekiwać, że wszyscy uwierzą w twoją wizję, ale kiedy pewnego dnia obudzą się w lepszym świecie, będą ci dziękowali za twój wkład. Tak? Ten twój mąż jest uparty. Nie doceniasz go. Przetrwa wszystko. I to w tobie ubóstwiam. Zawsze ekscytująca i nieprzewidywalna. Nie znoszę zjeść i uciekać, ale twój mąż staje się uciążliwy. I muszę przypomnieć psu, kto jest jego panem. Wrócę. Budowanie jest powolnym i pracochłonnym zadaniem na lata. Niszczenie może być bezmyślnym aktem jednego dnia. To też powiedział Churchill. Uważaj, o czym marzysz, Andrew. Pora na ból. Uwaga, to Creed. A masz. Wcale tego nie chcesz, Creed. No dobra, dawaj. O cholera. Nie, nie. Nie sądziłem, że nas zdradzisz. Wiesz co? Kincaid zabronił nam strzelać. Ale i tak cię zastrzelę.
Co tam? No tak, nie możesz mówić. Jesteś tam? Ja? Powiedziałaś, że nie mogę modować tej gry. Ale ty możesz. Nie mogę. Odblokuj częstotliwość mowy. Max, ja... Zrób to, bo będzie po mnie. I po tobie. Nic ci nie jest? Co to było? Wsparcie techniczne. Nie. Niech znajdą pluskwy i pomyślą, że nas przechytrzyli. To bez znaczenia. Chcę zobaczyć, do czego to doprowadzi. Skąd pan wie, że w moim domu jest podsłuch? Stworzyłem wszystkie protokoły zabezpieczeń w Sentinelu, łącznie z pluskwami. Podłożył pan u mnie pluskwy? Wszystko, co otrzymałeś z Sentinela, monitoruje cię. Proszę mi pokazać. Potrzebuję piwa. Zapraszam. Niech pan pije. Moja wina. Posprzątam, to nie ma sprawy. Jesteś tajną bronią Sentinela. We własnej osobie. Ale jestem tylko graczem. Proszę mi powiedzieć, o co chodzi? Jaki ma pan w tym udział, panie Creed? Żona mówi do mnie, panie Creed, kiedy jest zła. A ja cię dopiero poznałem, chłopcze. Wynalazłem technologię, która nas teraz łączy. Nazywa się Control X. Control X? Brzmi jak z kiepskiego filmu science fiction. To prototyp. Miał służyć inwigilacji, ale uznałem, że bardziej nadaje się dla wojska. Dlaczego? Odsłużyłem parę tur. Straciłem zbyt wielu przyjaciół. Control X miało stworzyć żołnierzy mocniejszych, z szybszym refleksem i dwiema parami oczu. A co ma z tym wspólnego Kincaid? Nie jestem pewien. Ale ma jakiś plan. Broń tylko w grach, to bzdura. Znam go. Należy do 1% skurwieli. Nie obchodzi go, ile istnień kosztują jego miliardy. Ja chcę ludzi, a on chce ich wykorzystywać. Dlaczego pan dla niego pracował? Dobrze płacił. No tak. A ten cały Zane? To pies łańcuchowy. Mięśnie. Poszukiwacz chwały. Pragnie wszystkiego, co mam. Chwileczkę. Na podstawie ujęć z monitoringu władze potwierdziły, że Orson Creed, bohater z banku, stał się mordercą. Dziwny dzień dla naszego miasta. Przykład człowieka chorego umysłowo. Stek bzdur. Mów do mnie Oswald. Odwracam uwagę. Od czego? Od przyszłości gier. Czemu się za nie wziąłeś? Pasuje do ich świata.
Ludzie w realnym życiu zwykle sprawiają ci zawód. Gry tak mocno nie ranią. Dokładnie 2 lata temu ostatni raz wyszedłem z domu. Wracałem z turnieju, który wygrałem. Czasem sława nie przynosi popularności. Był środek dnia, szedłem z najlepszym przyjacielem. Podjechali. Szyba się opuściła. Powiem tylko, że mnie nie trafili. Mam zdjęcie. What? Co? I love that dog. Kochałem tego psa. Okay. Best thing that ever happened. Nic lepszego mnie w życiu nie spotkało. That day. Not always easy losing someone. Nie jest łatwo, gdy straci się kogoś, na kim nam zależało. You should know that. Pan powinien coś o tym wiedzieć. Signal. Sygnał. Musisz to ze mnie wyjąć. Co? Nie wiem jak. Ale ja wiem. Idę spłukać to piwo. Nie, wycofajcie się. Załatwię to. Myślę, że miałeś już dość zabawy. Dlaczego to robisz? Gdzie on jest? Creed! Creed! I'm here. Jestem tutaj. Zawiodłem się na tobie, Max. Wybrałem cię, bo jesteś najlepszy. Znasz świat gier, rozumiesz zasady, ale je złamałeś, a to oznacza karę. Powiedz mi, jak jest z tobą i twoją dziewczyną? Chyba rodzi się nieufność, która zabija uczucie. Cóż pozostaje, kiedy nie możemy sobie ufać? Księżniczko, nic ci nie jest? Mogłaby nią być, lecz to zależy od ciebie. Oto 5 łączy do 5 pracowników Sentinela. Wszyscy jednakowo mnie zawiedli. Twoja niegrzeczna dziewczynka jest jedną z nich. To bzdury, dobrze wiesz, że nigdy jej nie widziałem. Skup się, Max. O to właśnie chodzi. Jeśli wybierzesz mądrze, będzie żyła. Jeżeli wybierzesz źle, wszyscy umrą. Coś ci powiem. Ułatwię ci sprawę. Zrób to.
nie. Max. Powinieneś mi dziękować. Zostały tylko 4 osoby do wyboru. Masz 60 sekund. Powodzenia. Max! Max! Co się dzieje? Nie wiem. Cholera. Jest. To ona. Łączę 4. To ona. Come on! Feed 4! It's her! Gratulacje. Dlaczego to robisz? Czego do diabła chcesz? Dostaniesz wiadomość z instrukcjami, radzę się ich trzymać. Odtwórz mnie. Nic mi nie jest, kochanie. Chcą, abyś dotarł na parter igły. Caleb Angelo będzie wychodził z restauracji. Masz go zabić. Kocham cię. Teraz rozumiem. Powiedz. Do Caleba należy 51% największej na świecie farmy serwerów. Kincaid ma 40%. Chce się pozbyć Caleba, zagarnąć wszystkie udziały i odgrywać Boga. Do roboty. Creed. Odzyskaj żonę. Współczuję ci straty. Wiesz, że idę po ciebie. Będziesz miał niezły ubaw. Cześć. Przyniesiesz mi popcorn i napój?
Dzięki. Max. Hey, okay? Nic ci nie jest? Cholera, mogę go zabić, co? Nieważne. Co się stało? Powiedzieli, że zostałam przeniesiona, ale udało mi się wymknąć i wróciłam, by ci pomóc. Przepraszam, że cię w to wciągnęłam. Nie przejmuj się. Ważne, że jesteś bezpieczna. Co masz na myśli? Jeśli przeżyję, opowiem ci, jak uratowałem ci życie. W realu. Nie możesz się tak drażnić z dziewczyną. Przełączam cię na głośnik. Mam ochotę na przygodę. Pamiętaj, że tu nie ma ponownego odrodzenia. Jeśli on umrze, ty też. Działaj z rozmachem albo wracaj do domu. Zawsze chciałem to zrobić. Co? Uruchamiam laptop. To. Wyskoczyłeś z samochodu? Tak, wasza wysokość. Zostaw mojego tatę w spokoju. Kim do cholery jest ten gość? Wypatroszę cię jak świnie. Załatw go, zrób to, za co ci płacę. Tato. Jestem bogaty. Zapłacę ci dwa razy więcej niż tamci. Nie jestem złym człowiekiem. Zrobię dla ciebie wszystko. Mam córkę. Piękna, super seksowna. Możesz ją mieć. Dam ci ją, tylko mnie puść. Proszę. Max, czy ty... Kończę grę. Kim ty do cholery jesteś? Co się tam dzieje? Angelo powinien rozpoznać Creeda. On tu jest. Zamknij drzwi. Zamknij je. Jesteśmy zamknięci. Nikt stąd nie wyjdzie. Wiecie, kto nadchodzi. I pamiętajcie, nie strzelać, więc rzućcie broń. Teraz. Kincaid chce go żywego. Czekajcie na mój rozkaz. Dlaczego myślisz, że możesz tu wrócić? Gdzie Abby? Przyszedłeś, by uratować swoją dziewczynę? Podobno zjadła świetny posiłek z szefem. Może już się szykują do spania? Nie wyjdę bez niej. Słyszycie? Nie wyjdzie bez niej. Wal się.
Skończyłem z przemocą. Chyba uznamy, że to Prima Aprilis. Wyrwijcie skurwielowi ręce i nogi. To wszystko? Dawaj. Tu jestem. Wstań, no już. Stop. Zostawcie go mnie. Dawaj, prędzej. Już nie żyjesz. Creed. O nie. Wstawaj. To jeszcze nie koniec. Dałem ci szansę. Co? Dałem ci szansę.
brothers. Byliśmy jak bracia. Abby! Stop. Stój. Right there. She'll be dead before you. Zginie, zanim jej dotkniesz. So, where's Zane? Gdzie Zane? He's dead. Nie żyje. Congratulations. Gratulacje. Maybe you're next. Ty możesz być następny. Maybe. Możliwe. Is this where the soul come down to? Do tego już doszło? Mam nadzieję, że ćwiczyłeś. That's cute. Słodkie. And for your information. Dla twojej informacji. Yes, tak. I have. I gotta say, you were, Muszę przyznać, że byłeś całkiem niezły. I mean, what else Ale czegoż innego mogliśmy się spodziewać po wielkim Orsonie Creedzie, right? Prawda? I had some help. Ktoś mi pomagał. You know, ale na pewno o tym wiesz. Yes, you did. Zgadza się. A właściwie, gdzie jest Robin? No tak. W mojej szatańskiej pułapce. Ale wróćmy do monologu. Co chciałeś poznać? Mój plan? To... Twoja gra, maestro. Zawsze gentleman, nawet pod presją. Ale dlaczego dzieci? Czemu zabijałeś dzieci? Ofiary wojny. Masz urojenia. Ja? It's broken. Cały świat jest popsuty. A ty chcesz oddać Control X w ręce lalkarzy, którzy sprzedają ciebie i nas wszystkich w Ameryce, kraju wolnych ludzi? I ty twierdzisz, że ja mam urojenie? Widzę przyszłość. Nasz ratunek to gracze. Jeśli dzisiejsze wydarzenia będą się powtarzać, Ameryka chętnie uchwali moje prawo. Broń tylko w grach. Armia elitarnych graczy, zrodzonych dzięki temu, co zapewniamy. W pełni kontrolowana policja, gotowa, by uderzyć. To jest dzisiejsza rewolucja. Tak pokażemy światu potencjał drzemiący w naszym człowieczeństwie. Od czasu do czasu drzewo wolności trzeba podlewać krwią patriotów.
To nasz Ugór. Nasze dzieło. Ale nie musi tak być. Czasem, aby było lepiej, najpierw musi być gorzej. I ja to zrobię. Zburzę wszystko i odbuduję cegła po cegle. I będziesz przewodził nowemu ładowi? Ty też mogłeś, u mego boku. Bzdura. Nie masz prawa powstrzymywać ludzi od bycia dupkami. Nie możesz, bo wszystko spieprzymy, tacy właśnie jesteśmy. Nigdy ci nie chodziło o żadne ugory, są nieuniknione, bo tacy jesteśmy. Taka jest prawda, więc kto kogo sprzedaje? Tu chodzi tylko o ciebie, o nic więcej. O twoją chciwość i dążenie, by stać się tym, kim może być tylko Bóg. Teraz jest Bogiem. Nie kontrolujesz mnie i na pewno nie kontrolujesz jej. Więc ostatecznie liczy się tylko to, czego nie masz, czego nie możesz mieć. A ja mam. Gówno wiesz. Myślisz, że nie widziałem, jak jej pragniesz? Bez względu na to, co się dziś wydarzy, zawsze będziesz wiedział, że wybrała mnie, a nie ciebie. Hej, co robisz? Rzuć ten kontroler. Natychmiast. Rzuć go, ale już. Nie. Cholera. Cholera. Mam cię. Abi. No dalej. Psia krew. Max, co jest? Co się dzieje? Kiedy wrócę, stawiasz kolację, by mi podziękować. Co? Zaczekaj. Zakończmy to teraz.
Będę cię miło wspominał. Kincaid! Pamiętaj, dlaczego nie żyje twój przyjaciel. Przez to, co trzymasz w ręku. Dzięki mnie to się więcej nie powtórzy. Zastrzel go. Wiem, że tego nie zrobisz. Wracajmy. Wyszedłeś z domu. Nie róbmy z tego afery. Chodźmy. Jest ze mną Max Troy, czołowy gracz i były główny tester Sentinela. Po bardzo dziwnym ciągu zdarzeń, jakby żywcem wyjętych z gry komputerowej, zarząd firmy jednogłośnie wybrał tego młodego człowieka na stanowisko dyrektora generalnego. Jesteś bardzo małomówny, odkąd to wszystko się wydarzyło. Umieramy z ciekawości. Opowiedz nam o tym, co się stało i o swoich planach. Jako lider w tej dziedzinie musimy uznać, że jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie społeczeństwa. Patrzymy, dokąd doszliśmy, a czego nie osiągnęliśmy, i zaczynamy zadawać sobie pytanie, gdzie się podziało nasze człowieczeństwo. Na swoim nowym stanowisku skupię się na tym, by zwrócić uwagę na graczy. To dla mnie najważniejsze. Jeśli będziemy mądrzy, możemy przypominać naszym odbiorcom, by działali z rozwagą. Muszą pamiętać o tym, co czyni ich ludźmi, oczywiście między misjami w grze. Część krytyków wyraża obawy, a nawet strach, że w końcu pójdziesz tą samą drogą, co twój poprzednik. A przy tak bezprecedensowym głosowaniu niektórzy się zastanawiają, czy tego wszystkiego nie zaplanowałeś. Każdy ambitny człowiek marzy o zdobyciu szczytu. Myślę, że zaprzeczając, negowałbym swoje człowieczeństwo. Andrew Kincaid był Bogiem w swoim świecie, a każdy Bóg, który ma obsesję na punkcie własnej mocy, doprowadza do swojego upadku. I ta moc spływa na jego anioły. Ktoś musi przejąć władzę i możemy najwyżej liczyć na świeże spojrzenie. Ostatecznie to od nas zależy, czy wejdziemy w ten świat, czy weźmiemy do ręki kontroler, czy podejmiemy tę decyzję. Ostatecznie to wasza sprawa. Sami państwo słyszeli. Prosto z ust szefa. Czas pokaże, czy Sentinel poprowadzi nas w nowym kierunku. Wszyscy będziemy przyglądać się z ciekawością. Wersja polska, Studio Publishing. Tekst Jacek Popłański. Czytał Paweł Straszewski. Like a wildfire, it spreads wherever.
Is anyone